Gameloft przedstawia. Włączyć dźwięk? Oczywiście, tylko najpierw. Witajcie moi drodzy, ja jestem Michał, a to jest kolejny odcinek z Avalanche Snowboarding. Mówiłem, że zrobię z tego serię. No i proszę bardzo, oto jesteśmy. We właściwym sobie miejscu. Tutaj nawet na dole ekranu jest napisane, przecież, że... Ekran tytułowego tej gry jest napisane, że Gameloft się stworzył w 2010 roku. W 2010 roku został stworzony, tak ja, no nieźle. No a ten, jeżeli chodzi o inne informacje obecne, no to ten, czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? Okazuje się, że grając w gry Gameloftu, że w gry Gameloftu można też grać, że te wszystkie gry jawowe można też grać w poprzek. Ustawiając ekran, przewracając telefon na bok i nie trzeba, i niekoniecznie trzeba. Niekoniecznie trzeba ten, w nie grać w pionie, ale jeśli jest taki prezent, to można to zrobić. No ale w każdym razie, jak zapewne pamiętacie, miałem przyjemność przejść te parę zawodów na waszych oczach w ostatnim odcinku i w przerwie od nagrywania miałem przyjemność wyliftingować na złoto etapy, których mi się nie udało przejść za pierwszym razem, tak jak miały być ukończone. I teraz z okazji kolejnego odcinka zajmiemy się kolejnymi planszami, kontynuując chociażby ten na lodowcu. Jazda dowolna, cele. Wyścigi typu jazdy dowolnej, zawody, skoki i Border X, czyli wyścigi. Jazda dowolna, cele. Zdobądź 5000 punktów, wynik techniczny, zdobądź 5500 punktów. Złap poręcze trzykrotnie, złap wszystkie kickery, zdobądź ponad 500 punktów w trakcie jednego graba. Wykonaj podwójny backflip, wykonaj 720 stopni, zmień postawę pięciokrotnie. No dobra, spróbujmy. Jazda! Sterowanie podstawowe. Miałem też przyjemność w międzyczasie tego masterowania poziomów, których nie udało mi się zaliczyć za pierwszym razem tak jak należało. W trakcie też również tego masterowania poziomów udało mi się... Miałem przyjemność też trochę popracować nad techniką sterowania w tej grze i myślę, że sterując w poprzek uda mi się coś ugrać. Tak więc lecimy. Ride! No! Kurde. Ajajaj! No i znacie zasady mojego przyzwyczajenia. Jeżeli coś mi nie wyjdzie za pierwszym razem, to ja nie wstąpię tego w ogóle. Oj tak! No ale mogło pójść zdecydowanie lepiej.
Złap wszystkie kickery, zdobądź ponad 500 punktów w trakcie jednego kraba. Przejdź do trybu dostosowania, aby obejrzeć. No tak, jeszcze nowe stroje dla głównego bohatera, dla naszej postaci, którą sterujemy. Statystyki. No. Wynik w locie, skoki 1. Przejechane poręcze 2. Gleby, triki 9. No ale bardzo dobrze wiecie, że ten... Jestem perfekcjonistą, więc chcę spróbować jeszcze raz. Sądzisz? Oj tak, o to właśnie chodziło. 20 tysięcy punktów. Yeah. Złap poręcze trzykrotnie. I tutaj niestety już nic się nie udało osiągnąć. Stadion Snow Park 2. I jeszcze raz od nowa. Ajajaj. Ride. Cienias. No tak, bo nie udało mi się wykonać 720 stopni, ale spokojnie, spokojnie, mamy czas na naprawę. I cyk. Trzeba się nauczyć tego skakania na poręczach, bo w ten sposób to się niestety niezbyt uda. I najlepiej nie robisz też podwójnych backflipów podczas jednego skoku, bo to się tym bardziej może zakończyć tragicznie.
serio! No przecież... Jak to się stało? Poważnie. Już na samym starcie udało mi się zaliczyć wywrotkę. Kurde! Rządzisz. Właśnie o to chodziło. No przyznam się szczerze, że zajęło to bardzo szybko. I mamy równe 60. Statystyki. No właśnie, tyle udało się wykonać rzutów na taśmę. Wynik w locie. Skoki. Jak to zero skoków? Przejecha na poręcze 2. Transfer 0. Triki 13. Średnia wartość. Oj tak. Powinienem częściej sprawdzać te statystyki, bo czasem coś naprawdę dobrego może wpaść. 60 kariery. No i co my tu mamy teraz na stadionie? Snowpark. 35 tysięcy punktów. Wykonaj obroty. Tyle obrotów. Zmień postawy 15-krotnie. Wykonaj 900 stopni. Nie glebnij. No, bardzo dobra zaleta, żeby nie glebnąć. Ale prawda jest taka, że nikt mnie w tej grze przed tym nie broni, żeby nie... Mogę, bo ukończyć, mogę z jakąkolwiek glebą wyścigi w tej grze. Ale prawda jest taka, żeby lepiej nie glebnąć, żeby wyzwanie się zaliczyło. Okej. Okay. No i widzę, że to jest tak naprawdę... Jezus Maria. No przecież ciężko jest wymierzyć te poręcze. Naprawdę ciężko jest wymierzyć te poręcze. No Jezus Maria, przecież... Dlaczego to się tak dziwnie steruje? Co?
Jakim cudem? Skąd miałem wiedzieć, gdzie się... Ride! Zasłużyłem sobie na to, za to, że nie umiem skakać na przeklętą poręcz. No przecież dlaczego? No przecież jechałem prosto na ten... No przecież jakim cudem się wywróciłem, przecież... Zasłużyłem sobie na to, bo nie umiem skakać. Nie rób backflipa. Dlaczego ja zrobiłem backflipa, jak byłem na poręczy? Miałem zrobić ten. No przecież... Jakim Ride! Ride! Czuję się niepocieszony. Jestem... Zasłużyłem sobie na to. Ride! Ja piernicę, no to jest niemożliwe. Ride! No przecież nie umiem robić.
Chciałem powiedzieć jakąś wulgarną wiązekę, ale nie zrobię tego. Zasłużyłem sobie na to, bo miałem to zrobić z grabem. Oczywiście, że nie wskoczysz na... Jezus Maria, czy... Oczywiście, że się wywrócę. No dalej, jeszcze... Ride. No przecież... Trzymałem tą przekrętę. Nie umiem. Aż się gra spauzowała. Dlaczego ten emulator oddaje tak dobrze nadzwyczajne sterowanie telefonicznej klawiatury? Przestań się wywracać, ty! Ride. Przecież non stop trzymam! Jakim cudem, pomimo trzymania na prawo... Czekajcie. Dobra, wracamy do gry. Przepraszam bardzo, ten... 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 Ten...
To jest jedna z najbardziej wkurzających gier. Dlatego, jak bardzo jest ona nieuczciwie trudna. No przecież jak ja mamy... Naprawdę, no to nie jest tak, że... Oj tak! No ale cóż ja mogę wam powiedzieć? Ewidentnie stadion to... jest, ja przepraszam bardzo... teren... miejscówka, na której... jest nam dane wykonywać... No cóż ja wam mogę powiedzieć? Stadion okazuje się być miejscówką... w której rzeczywiście, w której trzeba się naprawdę postarać, jeżeli chodzi o wykonywanie trików. Okazuje się, że... No i mam na to... cały czas poziomu, okazuje się, że... mistrz obrotu. Tak jest. Wykonać 900 stopni. Zdobyć ponad 600 punktów w trakcie board loadingu. Tutaj jeszcze. Oj tak. Zdobyć ponad 1000 punktów w trakcie jednego skoku, wykonaj 1080 stopni, nie glebni. No właśnie. A na tych szynach to z kolei co? Skoki 6. Wynik board loadingu 10. Transfery. Statystyki trików 18, gleb 0, nie glebni, no to nie glebnąłem. Dobra, teraz kontynuujmy swoje pojedynkowanie się tutaj. Zdobyć 20 tysięcy punktów, zdobyć 21 tysięcy punktów, wynik techniczny. Wykonaj złap kickery 8, zdobyć ponad w trakcie jednego graba, nie glebni, zmień postawę 10-krotnie, zdobyć ponad 6 punktów w trakcie board strandingu. No większość tych zadań nie da się wykonać tak naprawdę za pierwszym podejściem i trzeba się naprawdę postarać, by... O kurde. Zrobić to i owo. No to jazda. No tak. Dobra, lecimy. Right.
rządzisz! Tak jest! To było dziecinnie proste tak naprawdę! Ej no, jestem w autentycznym szoku. Udało mi się wszystko zrobić za jednym razem. Za pierwszym razem. O kurde. Stadion miejski Jibing. Zapodaj coś. Nowy sprzęt. Przejdź do trybu dostosowania, aby obejrzeć. Zobaczmy jeszcze statystyki. No najwięcej to obrotów wykonywałem, a co oznacza to ostatnie? Nie jestem pewien. Dobra, porównanie. Wynik w locie. Skoki 3. Triki w locie. Jak to trzy skoki? W sensie, że wyskocznie. Triki w locie. 54 tysiące punktów. Graby. Długość lotów. Suma obrotów. Porównanie. Wynik w locie. Wynik broadslide'u. Przejechanie. Przejechane poręcze 2. Transfery 0. Punkt za transfery 0. Transfery. Co znaczy transfer? Punkt za broadslide. 1000 ponad, punkt do transfery 0, punkt, dystans board slide'u tyle. Statystyki trików. Triki 30, średnia wartość triku tyle i gleby 0. No powiem szczerze, to są całkiem niezłe naprawdę statystyki. Pokazujące, jak bardzo zrobiłem się nagle dobry w tę grę. Ograniając to poszczególne jej mechaniki. A te accomplishment stadionu to sobie zostawię, tak szczerze powiedziawszy, na inny raz. Już poza nagrywkami. Kontynuuj. Tak jest. A do odblokowania tego potrzebuję 96 punktów. No i cóż. Odblokował się nowy etap w tym stadionie, co? Zrozumiano to miejski GB. Cokolwiek to znaczy. Zdobądź 45 tysięcy punktów. Nie pozostawaj 6 okręgi. Zdobądź pewne w trakcie bocenia nie glebni. No a ciekawe, co znaczy ten cały transfer. W sensie, że skakanie z poręczy na poręcz? Mam to interpretować jako? Ride! Ride! No przecież... Kierowcy są do domu jesteś pijany. Pijany prezesem do krokodyli. Ekspresem do krokodyli. Ride! Ride! Jakim cudem ja przejeżdżam tuż obok tego... Ride! Jezus Maria, oczywiście, że cholera jasna. Ride! Ride!
Ja nie chcę klikać tego, tylko tego. Ride! Kurde! Ride! No przecież to jest bardzo, 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 bardzo dobre. Nie rób kurde przewrotu czy w tył, tylko... I bardzo dobrze. Serio, tak pod sam koniec. Ride! Jakim cudem ja się wywaliłem robiąc... Ride! No przecież jakim cudem mam przyjechać do tej stanach? Jakim cudem? No przecież co za... Ride!
I o to właśnie chodziło. 70 tysięcy punktów. No, przynajmniej ten jeden brązowy medal. Natomiast jeżeli chodzi o resztę, to tu jest komplet. Łapacz board slide'ów. Oj tak. I prawie wszystkie zadania zaliczone po drodze. Ale nie wiem, co to znaczy ten transfer. Miasto zawody. Nie wiem, ja nie wiem, na czym polega transfer, ale widać, udało mi się go wykonać. Musiałbym zobaczyć, na czym to polega. Tak szczerze. Bo nie jestem zorientowany, niestety. Graby. Przejechane poręcze 9 i transfer 1. Punkty za transfer 5 punktów. Dla Gryffindoru. Jeszcze tak sobie zażartuję. I glebę 0. Czyli tak jak powinno być. Udało mi się prawie wszystko zdobyć z tego wszystkiego. No i cóż my tu mamy? W zawodach w lodowcu udało mi się zaliczyć od razu wszystko. Zgodnie z moim pierwotnym zamiarem. A na stadionie, no, zaszły klasycznie komplikacje. No ale dużo tych gwiazdek trzeba będzie uzbierać, żeby móc odblokować kolejne zawody. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, tak szczerze. W tym odcinku mieliśmy przyjemność przejść sobie dalsze, jeżeli jest to w ogóle możliwe, etapy stadionu i lasu. A w następnym odcinku zrobimy sobie miasto i las. W pierwszych dwóch był lodowiec i stadion. W następnym będzie las i miasto. I nie wiem dlaczego, ale cały czas ten mi się myli. Początkowo, no ale to jest prawda. No ale, no taka jest prawda. Najpierw był lodowiec i stadion, teraz będzie las i miasto. Więc lepiej się przygotujcie. Lodowiec, witamy w raju dla freeriderów. Stadion, pokonaj najlepszych riderów. Las, spokój i cisza wśród drzew. I wreszcie miasto, tu najlepiej się pokazać. No wiadomo, popularność i tak dalej. Ale nie, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Wielcy dzieci, że za mną byliście tam w praktycznie końcowych okresach roku. A ja tymczasem wracam do osobistych rozrywek. No i próbuję, no i idę wykonać ponownie. No i idę wymasterować ten etap na stadionie. No i idę wymasterować te dwa etapy na stadionie. Cześć!